nawet spokojny, niespełna 150-kilometrowy etap z Częstochowy do Dąbrowy Górniczej. Idealny dla sprinterów. Wielu kolarzy zapewne nie tak wyobrażało sobie jego zakończenie. Ta kraksa nie była tak do końca niespodziewana. Bardzo wielu kolarzy właśnie tego się spodziewało. Przede wszystkim dlatego, że prędkość była bardzo duża, to po pierwsze, ale przede wszystkim dlatego, że wszyscy kolarze jechali ławą, to znaczy jeden obok drugiego, a nie jeden za drugim. No i to spowodowało to, że 30, może 40 kolarzy skończyło ten etap na asfalcie. W kraksie nie ucierpiał Michał Kwiatkowski. Byłem wysoko, ale z ręce miałem zaciśnięte na hamulcach już chyba do ostatniego nawrotu, bo zdawałem sobie sprawę, że takie rzeczy mogą mieć miejsce i jechałem czujnie, oczy szeroko otwarte, chociaż nie było miejsca, żebym tej kraksy uniknął. Kwiato ma jednak inne zmartwienie. Z wyścigu wycofał się bowiem Dawid de la Cruz, który miał pomagać Kwiatkowskiemu na etapach górskich. Dawid zawsze mnie wspierał w wielu wyścigach i widziałem, że leżał na drodze trzymając się za obojczyk, więc niedobrze to wyglądało. Strata kolejnego zawodnika na pewno jest osłabieniem dla nas, a patrzymy pozytywnie na tej wchodzącej. Michał Kwiatkowski cały czas jedzie bardzo czujnie i jeśli jest tak mocny, jakbyśmy chcieli, żeby był mocny, to strata ważnego, bo mówimy o ważnym pomocniku, nie powinna mieć większego znaczenia. Michał powinien poradzić sobie z tymi górami, które będą przed nim, a wyścig powinien rozegrać się podczas jazdy indywidualnej na czas, a to jest jego mocna strona, więc ja bym się nie obawiał tego, że Michał tracił pomocnika. Żółtą koszulkę lidera zachował Marcel Kittel, który tym razem finiszował jako drugi. Tuż po przekroczeniu linii mety Niemiec miał spięcie ze zwycięzcą etapu, Matteo Pellucci. Nie chcę wyjść na rozgoryczonego przegranego. Co więcej, Matteo zapewne nie przyzna mi racji, ale moim zdaniem on niepotrzebnie przesunął się tak bardzo w prawo. Zwykle trzymasz się swojego toru jazdy. Powiedziałem mu to, bo uważałem, że powinienem to zrobić. Jeśli on ma inne zdanie na ten temat, można się nim ze mną podzielić. Podczas drugiego etapu widoczni byli Polacy. Kamil Gradek i Adrian Kurek. Gradek, jadący w reprezentacji Polski, został najbardziej aktywnym kolarzem. Z kolei Kurkowi udało się utrzymać różową koszulkę najlepszego górala. Jeżeli o mnie chodzi, będę miał ciężko jednak tą koszulkę utrzymać w górach, z racji, że nie jestem jakimś typowym góralem. Ale z miłą chęcią jestem w stanie oddać go któremuś z naszych kolegów, więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jest jedyna ewentualność, że mogę się zgodzić. We wtorek kolarze będą mieć do pokonania prawie 170 km. Trzeci etap Tour de Pologne rozpocznie się w Zawierciu, a zakończy w polskiej świątyni sprintu, czyli w Katowicach. Z Dąbrowy Górniczej, Ela Kowalska-Onet.